przygotuję dzisiaj pyszną, zdrową i bajecznie kolorową sałatkę paprykowo-ogórkową z dodatkiem oliwek. A zatem będziemy potrzebowali po pół papryk, mam tutaj zieloną, pomarańczową, czerwoną i żółtą, także po pół papryczek chili. Wykorzystam zielony wężowy ogórek, a także cztery takie niezbyt duże ogórki korniszonki. Dodam po kilka oliwek czarnych i zielonych. Sos przyrządzę z 3 łyżek oliwy z oliwek, 2 łyżek octu balsamicznego i 1 łyżki miodu. Dodam oczywiście odrobinę soli, 1 łyżeczkę oregano i 1 płaską łyżeczkę pieprzu świeżo zmielonego, kolorowego. Najpierw przygotuję sos, żeby składniki się przygryzły, a zatem 3 łyżki oliwy, 2 łyżki octu balsamicznego, oj, i tu jeszcze odrobinkę w takim razie, łyżka miodu, jeszcze dołożę odrobinkę, bo miód powoli ścieka. Oregano, pieprz i takie 2 nie za duże szczypty soli. Wszystkie składniki wymieszam. Wszystkie składniki mam już rozmieszane. Przelewam do słoiczka. Zakręcam i będę energicznie potrząsała, żeby składniki się zemulgowały, czyli połączyły się składniki mieszalne i niemieszalne. Sos mam już gotowy. Zaraz zabieram się za pokrojenie warzyw. Przygotowuję papryki do pokrojenia. Oczywiście wykorzystam, tak jak powiedziałam, po połówce każdej z papryk. Przecinam na pół i usuwam gniazda nasienne. Przygotowuję teraz papryczkę chili. Również wykorzystam, tak jak powiedziałam wcześniej, po połówce. Pamiętamy, że papryka chili jest dosyć ostra. Paprykę słodką kroję w grubszą kostkę, a chili drobniutko posiekam. Paprykę słodką mam już pokrojoną. Zobaczcie, jak przepięknie, kolorowo wygląda. Pozostał mi do pokrojenia jeszcze ogórek zielony i ogórki konserwowe. Kroję też w kostkę. Ja nie obieram ogórka, ale jeśli ktoś z jakichś względów nie może jeść skóry albo nie chce, no to oczywiście może obrać. Dorzucam oliwki. Wszystko przemieszam i zaraz doprawiam sałatkę sosem. Sałatka jest już prawie gotowa, a zatem wlewam sos. Oczywiście wstrząsamy również przed wlaniem do sałatki i delikatnie przemieszam. Pyszna sałateczka jest już gotowa. Przygotowałam już porcję sałatki. Jeszcze odrobina świeżo zmielonego, kolorowego pieprzu, listek bazylii i sałatka jest gotowa. Jest to naprawdę doskonałe połączenie składników, a także dodatek sosu sprawia, że sałatka smakuje rewelacyjnie. Tak jak wspomniałam, jest też bardzo zdrowa, pięknie wygląda, chętnie jadają je nawet dzieci. Polecam jako dodatek do dań mięsnych. Życzę smacznego!